Wąż wypływa i to ziele zjada koniec z nieśmiertelnością. I w tym spektaklu jest scena, której jest Rut. Widziałeś? Nie widziałeś. Rozmawialiśmy. Tak, ale widzisz. Nikt nie widział. Teatr jest ulotny. A proszę bardzo, obraz jest. Zwijamy w rulon, przenosimy i jest. I jest scena, nagle się pojawia scena, gdzie Rut mówi do Naomi, do swojej teściowej, gdzie typu, o jest ksiądz Michał Czajkowski, to on wie. Więc już dwie osoby, które wiedzą. I Anna, która robiła spektakl przecież z tego, to jeśli ktoś, ty widziałeś spektakl. W każdym razie w tym spektaklu o Gilgameszu jest Rut. Dlaczego? O co chodzi? Tylko ja wiem. Nikt we Wrocławiu chyba nie wiedział, kto widział ten spektakl. Dlaczego Grzegorz Brall wcisnął, dlaczego oni, twórcy spektaklu, wcisnęli tam tą Rut, która mówi, gdzie ty pójdziesz, ja pójdę, gdzie ty umrzesz, ja umrę, twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. I ta obca, bo tu jest też model obcości, co z obcością, obca. Przepraszam, jeszcze powiem troszkę, jeszcze chwilę, dobra? Ja oni stoją, nikt nie pada. Wszyscy słuchają cię. Obcości. Rut jest Moabitką, nie jest żadną Żydówką ani Izraelitką. Ona jest Moabitką. Moabici się wzięli stąd, że tam... o locie, historię, nie wiem, kto to jest. Dość, tak, to jest dość... To na noc, to jakąś noc siądziemy. W każdym razie... tylko ja wiem, że ta Rut tu się zjawia, ponieważ Rut pokonuje śmierć. Jak Rut pokonuje śmierć? Pokonuje ją w taki sposób, prawo żydowskie daje jej takie prawo, ponieważ Adam jest tak zrobiony z tej z ziemi, a kobieta zrobiona z jego żebra, więc z lepszego materiału, ale jest i z kością. Kobieca galeria, trzeba było o tym pamiętać. Kością jego kości. I w tej, jak umiera mąż Rut, który jest Izrael, no jest, oni uciekli z Izraela, z Jerozolimy, spod Jerozolimy, na długą noc. On umiera, on się nazywa Malon. I to znaczy ogień w kościach, iskra w kościach. I jak ona zostaje z tą iskrą w kościach, z tą jego iskrą w swoich kościach, i teraz jeśli poślubi ją mężczyzna z tej rodziny, to ona rodzi dziecko tego umarłego Malona. I tak pokonuje śmierć. I kim jest to dziecko, które ona urodziła? To jest praojciec króla Dawida, który jest, ma być ojcem tego Mesjasza, na którego wszyscy razem czekamy. I o tym są te obrazy. Jeśli macie taki klucz, może troszkę więcej w nich zobaczycie. Te są jeszcze z Ester, to też jest inna postać dzielności. I ja tutaj sobie coś zapisałam na zakończenie, żeby powiedzieć, bo tam na dole jest taka malutka, kilka obrazów, które Kuba powiedział w taki sposób, że widać jak moja złość. A przepraszam, tak, bo ja wiedziałam od Kuby, że to Kuba. Dobrze, oni powiesili mnie przez internet, pokazywali, jak ja mówiłam wyżej troszeczkę, także żeśmy przez internet ustalili, jak one wiszą razem. W każdym razie one wiszą w taki sposób, że widać, jak moja złość i rozpacz, bo to są obrazy po jakimś marszu, już nie pamiętam nawet, czarny, kto, czarny, tak. I po prostu ja byłam w rozpaczy, bo trudno nie, ale ja nie chcę się w tej rozpaczy, ja chcę być dzielna. Ja chcę się tą dzielnością, którą mi się udaje wywalczać cały czas na nowo. To nie jest tak, że proces jest zakończony. Już ja jestem, czuję się dzielna i ja już się nie dam niczemu złamać. Te obrazy pokazują ten proces, jak mi malowanie w tym pomaga, że w pewnym momencie fuch i zobaczyła,
kopnąłam w tym, a on zobaczył w tym, że tu jest, że to jest do zbawienia, że to wszystko idzie, że wszystko i tak się pocieszam, że nawet najdłuższa żmija mija. Dziękuję i życzę miłego, ciekawego zwiedzania i żebyście ja zobaczyli jak najwięcej zdanie. Teraz gospodyni. Słuchajcie, zaraz mi, że będziemy bić wszyscy brawo. Ja tylko ostatnie, już króciutkie zdanie powiem. Jeżeli nie mają Państwo katalogów, przeczytam ostatnie zdanie, które napisał Kuba, ale po rozmowie z Mirą, a które z kolei jest mi bardzo bliskie, bo rzeczywiście poznałyśmy się na procesie z Mirą. Na proteście. Na procesie jeszcze będziecie, na razie ten czas jeszcze przyjdzie. Natomiast ja pozwolę sobie przeczytać to ostatnie zdanie, bo rzeczywiście jest mi bardzo bliskie. Nie żyjemy po to, by się poddawać, musimy być dzielni i stawiać naszymi ciałami opór anihilacji. Jest to zdanie, które uważam powinno być cały czas dla nas aktualne. I bardzo Ci dziękuję za tę wystawę. Jestem po pierwsze wzruszona ogromnie, bardzo mi się podoba ta wystawa, jest mi bardzo bliska z wielu powodów. Natomiast ja już zanim Państwa wypuszczę, bo jak już pójdziecie, to nie będziecie w ogóle słuchać. Kilka innych rzeczy. Tak zwane ogłoszenia z parafii.